Cześć. Dzisiaj powiemy sobie o wpływie snu na hormony płciowe. Zapraszam. Sen i rytm dobowy mają niezwykle duże znaczenie dla poprawnej pracy układu hormonalnego. Bez względu na to, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, sen, odpowiednia jego ilość oraz to, o jakich godzinach on występuje, ma bardzo duży wpływ na Twoje hormony. Potwierdzają to zresztą badania laboratoryjne, które bez względu na to, czy były przeprowadzane na kobietach czy mężczyznach i właściwie bez względu na to, jaki był wiek grupy badanej, pokazywał, że niedobór snu, zbyt mała jego ilość w długim czasie wpływa niestety na obniżenie hormonów płciowych. W przypadku mężczyzn był to zdecydowany spadek poziomu testosteronu, w przypadku kobiet były to niższe ilości m.in. estrogenów. Dlaczego tak się dzieje? Jest wiele wyjaśnień i wiele procesów, które wspólnie wpływają na to, że sen jest tak bardzo ważny dla hormonów płciowych. Jeden ze znaczeń możemy znaleźć w Nagrodach Nobla z 2017 roku, ponieważ w dziedzinie fizjologii i medycyny została ta nagroda przyznana panom za odkrycie tego, że nasze komórki podlegają cyklowi dobowemu, tak? A więc jest to już udowodnione naukowo i bezdyskusyjne, że rytm dobowy, czyli to, o której godzinie kładziecie się spać i o której wstajecie, jest bardzo ważne dla każdej z Waszych komórek. Zbyt mała ilość snu czy sen o nieodpowiednich godzinach zaburza regenerację, zaburza ten cykl dobowy, wpływa negatywnie na Wasze komórki, a więc w konsekwencji organizm gorzej się regeneruje, gorzej pracuje, a tylko odpowiednio pracujący organizm może produkować odpowiednie ilości hormonów płciowych. Kolejnym takim problemem jest stres. Stres często kojarzymy z tym, że boimy się przed egzaminem czy przed rozmową o pracę. Kojarzy nam się z takim swoistym lękiem. Natomiast stresem dla naszego organizmu jest zdecydowanie więcej rzeczy. Na przykład, kiedy w korku się zdenerwujecie, to jest stres dla Waszego organizmu. Kiedy trenujecie 7 razy w tygodniu i jecie zbyt mało, to jest stres dla Waszego organizmu. I tak samo stresem jest zbyt mała ilość snu. Ponieważ podczas snu nasz organizm przechodzi niezwykle ważne procesy regeneracji, na które nie ma czasu w trakcie dnia, ponieważ jest zajęty czy to myśleniem, czy pracą fizyczną, czy też trawieniem. I dopiero w nocy ma czas na to, żeby odpowiednio się zregenerować. Na przykład badania na sportowcach dość jednoznacznie pokazują, że zaniedbania snu, zmniejszenie jego ilości poniżej 7 godzin zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kontuzji podczas treningu, co pokazuje, że te minimum 7 godzin jest niezwykle ważne dla odpowiedniej regeneracji organizmu. A stres wpływa bardzo źle na gospodarkę hormonalną, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Oczywiście w nadmiarze, bo mała ilość stresu jest nam potrzebna. Natomiast nasi przodkowie stres mieli wtedy, kiedy spotykali tygrysa na swojej drodze. Natomiast my go mamy cały czas, tak? W drodze do pracy, w pracy oraz po pracy, w domu, kiedy na przykład przypalimy frytki. No a nasz organizm nie jest stworzony do tego, by jednocześnie uciekać przed tygrysem i kopulować, jak już kiedyś mówiłem. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to koniecznie rzućcie okiem na poprzedni film, który będzie gdzieś tutaj nade mną. Kiedy nie dosypiamy i produkujemy zbyt dużo jednego z hormonów stresu, jakim jest kortyzol, to długoterminowo możemy upośledzić wydzielanie drugiego hormonu produkowanego przez nadnercza, jakim jest DHEA. DHEA jest potocznie nazywane hormonem młodości. No to już powinno wskazywać nam na to, że jest to dla nas hormon całkiem ważny. Teraz w momencie, kiedy nie dosypiacie często, kiedy macie stresujące życie, zwykle ilość kortyzolu idzie w górę, a ilość DHEA spada. Spada poniżej poziomu, który powinien być u konkretnej osoby w danym wieku. No i niestety mniejsza ilość tego hormonu wskazuje na to, że prawdopodobnie starzejecie się nieco szybciej niż powinniście. DHEA ma również taką właściwość, że jest prekursorem do innych hormonów płciowych, a więc takie hormony jak testosteron czy estradiol powstają właśnie z niego między innymi. A więc nadmierny stres będzie wpływał na zmniejszenie ilości tych hormonów, z których powstają hormony płciowe bezpośrednio. Tak?
Podobnie kortyzol może kraść nam pregnenolon. Pregnenolon to prekursor do hormonów płciowych, który powstaje bezpośrednio z cholesterolu, który dostarczamy do naszego organizmu między innymi z pożywieniem. Natomiast w momencie, kiedy mamy bardzo stresujący tryb życia, kortyzol może kraść tej puli pregnenolonu i niestety zmniejszać w ten sposób produkcję testosteronu czy estradiolu, co może negatywnie odbijać się na gospodarce hormonalnej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kolejnym problemem jest to, że w dzisiejszych czasach strasznie dużo osób korzysta wieczorem z telefonów, tabletów, telewizorów czy też komputerów, które wydzielają światło niebieskie. Światło niebieskie jest nam potrzebne, na pewno, głównie to naturalne, natomiast nasz organizm, jak już na początku mówiłem, podlega cyklowi dobowemu i jemu również podlegają hormony. Na przykład u mężczyzn wydzielanie testosteronu najwyższe jest około godziny 7-8. I tutaj porozmawiamy sobie o melatoninie, hormonie, który jest odpowiedzialny m.in. za regenerację nocną. Prawdopodobnie kojarzycie go właśnie ze snem i słusznie, ponieważ wydziela się on naturalnie po zachodzie słońca. Nasz organizm zaczyna go wydzielać, kiedy robi się ciemno i melatonina jest nam niezwykle potrzebna do odpowiedniej regeneracji w trakcie nocy. Więc właściwie możecie spać nawet odpowiednią ilość godzin, ale jeśli macie mocno upośledzone wydzielanie melatoniny poprzez swój tryb życia, może być faktycznie problem z regeneracją tego organizmu w nocy. Teraz, jeśli po zachodzie słońca, kiedy robi się ciemno, wy naświetlacie się światłem niebieskim, bardzo mocno upośledzacie wydzielanie tej melatoniny. To jest znowu stres dla naszego organizmu, po pierwsze, ponieważ zaburza ten cykl dobowy. Po drugie, blokuje również wydzielanie melatoniny, a więc upośledza regenerację nocną, co również w konsekwencji będzie się przekładało na to, że będziecie bardziej zmęczeni, bardziej zestresowani oraz wasze hormony płciowe będą w gorszej kondycji. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest oczywiście Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest oczywiście odpuścić sobie używanie elektroniki, która wydziela to światło niebieskie, czyli jak mówiłem, telefonów, tabletów, telewizora czy komputera po zmroku. Zająć się wtedy książką albo partnerką i partnerem to najlepsze rozwiązanie. Natomiast jeśli niektóre osoby nie mogą sobie pozwolić ze względu na pracę czy jakiś napięty okres w życiu, to są na przykład takie programy jak Eflux czy różne aplikacje na Androida albo inne telefony, które pozwalają to światło niebieskie zablokować. Nie jest to tak idealne jak wyłączenie tego światła niebieskiego całkowicie, natomiast na jakiś czas powiedzmy, że daje nam możliwość daje nam możliwość oszukania tego, tak, i zablokowania tego światła niebieskiego. Można również pomyśleć o inwestycji w takie coś jak światło podczerwone, czyli na przykład żarówki albo lampy podczerwone, które raz, że przecinają nieco to światło niebieskie oraz naświetlanie się nimi ma inne właściwości, które mogą pomóc nieco, wspomóc organizm, jeśli chodzi o regenerację nocną i wydzielanie hormonów płciowych. Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej na temat hormonów, zarówno żeńskich, jak i męskich, tego skąd biorą się problemy z nimi, to zapraszam Cię na mój wykład, który już w tym roku odbędzie się zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie. Więcej znajdziesz na stronie iwendieta.pl, a ja zapraszam Was do komentowania, lajkowania i zasubskrybowania naszego kanału. Dzięki, cześć.